Hi, I'm Julian Gollop, the creative Cześć, jestem Julian Gollop i lubię kłamać. A no i chętnie biorę kasę od graczy i Epic Games. Początek roku wystartował mało optymistycznie. Kiedy jeszcze towarzyszyła nam zapowiedź Diablo Mobile i porażka Bethesdy z Falloutem 76, Epic Games kiosk w ostatniej chwili sprzątnął nam metro ze Steama. Od tego momentu ruszyła kampania zmuszania graczy do korzystania z gorszej, wadliwej platformy. Do ekskluzywnej grupy zaczęły dołączać takie gry jak Phoenix Point czy Shenmue, które były sfinansowane przez graczy, ale w momencie, gdy devowie dostali kasę od Epic, nagle zaczęli udawać, że swoich fanów nie znają. Jeden z deweloperów innej gry, której nazwy nie zamierzam wymawiać, napisał, że rozpuszczeni gracze powinni znaleźć sobie inne problemy niż Epic, jak na przykład efekt cieplarniany i inne światowe bolączki. Gdy mu się oberwało na Twitterze, zrobił screeny tych najgorszych wiadomości i poskarżył się gamingowym mediom. Pamiętasz zapowiedź Dark Zone z pierwszego The Division? Alright guys, you ready? Dark Zone? Yep. I just got a mask upgrade, I wanna try it out in there. And get us some good loot. Ryan, what are you waiting for? Dude, clock's ticking, let's go, 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 come on! Are you leaving? What the fuck? Hostile agent neutralized. Podobno Ryan daleko nie odbiegł, bo Megan wyłączyła korki i kazała mu się wynosić z domu. Bronson zaczął grać w Fortnite'a, Megan dostała pracę za granicą, a Ryan do dziś nie ma mikrofonu. Morał z tego taki, że a. nie ufaj ludziom bez mikrofonu, b. jeśli myślisz poważnie o dalszej przyszłości w branży, to nie próbuj zdradzić przyjaciół ani fanów. Julian może i stoi za XCOM-em, ale jeśli ma wybrać ciebie albo kasę, nie będzie się zastanawiał nawet przez chwilę. Po akcji z Phoenix Point na pewno nie pójdę z nim na ściankę do wspinaczki, bo zamiast mnie asekurować, będzie zbierał drobne z podłogi. A. i nie kupię też od niego żadnej gry. Trend wynoszenia się na plecach graczy zdaje się zdarzać z przeciwstawnym prądem. Nieco ponad miesiąc temu mówiło się o deweloperach, którzy zapewniali, że nie pójdą na układ z Epic. Z kolei twórca Dark zawstydził 2K i odrzucił ofertę kiosku. 2K, które ma miliardy, nie potrafiło sobie odmówić, a mały deweloper uznał, że słowo dane graczom jest warte znacznie więcej. Dodatkowo powiedział, że to nie był dla niego trudny wybór. Zamierza wydawać kolejne gry i nie chce, aby jego studio było obciążone brakiem zaufania. Obiecał również darmowy dodatek, jeśli fani będą go dalej wspierać. Realizacja obietnicy pojawiła się szybko, bo kilka dni temu zamieścił na Twitterze taki wpis. Nie powiem, żebyśmy się odbijali od dna, ale z całą pewnością w branży gamingowej chęć tworzenia dobrych gier dla fanów odżywa. Okej, nie przesadzajmy. Trudy Ubisoftu dalej nadają się do spuszczenia w kiblu, EA kradnie ci kasę z portfela i nazwie to mechaniką niespodzianką, a Bethesda już nie tylko trzyma głowę we własnej dupie, ale zaczęła się już tam urządzać. Ale przynajmniej ci bardziej innowacyjni zaczynają zauważać, że warto być consumer friendly. Nie wymieniłem jeszcze jednego giganta, bo początkowo nie planowałem, jednak Activision Blizzard stworzyła newsa tego tygodnia, a może nawet i miesiąca. I gdy tylko myślałem, że uda mi się stworzyć odcinek pozytywny i przyjazny YouTube'owi, Blizzard odpaliło taki numer, że po skomentowaniu tego będę zmuszony do rozklejenia adresu mojego kanału na przystankach autobusowych. Chyba wszyscy czytali już o protestach i zamieszkach w Hongkongu. Wywołane zostały przez próbę zmiany prawa, według którego każdy obywatel mógłby podlegać ekstradycji za czyny, które są uznawane za przestępstwa np. w Chinach, a które wcale nie muszą być przestępstwem w Hongkongu. W ostatni piątek weszło prawo zakazujące zakrywania twarzy, a w tym noszenia masek. Na to wygląda, że ludzie nie chcą oddawania swojej wolności i zupełnie ich w tej kwestii rozumiem. Kilka dni temu odbył się stream Blizzarda, w którym wziął udział Blitzchung, profesjonalny gracz Hearthstone'a. Pod koniec wywiadu prowadzący powiedzieli do niego coś w stylu powiedz 108 słów i od razu zakończymy stream, a następnie schowali głowy za monitorami. Blitzchung odchylił maskę i powiedział wolność dla Hongkongu, rewolucja naszego wieku. Okej, więc jakiś gracz próbował zwrócić uwagę na problemy swojego kraju i wykorzystał do tego swoją popularność i stream Hearthstone'a. Ale jak zwykle na tym się nie kończy. Za te słowa Blizzard zbanował gracza na rok i odebrał mu wszystkie nagrody zdobyte w tym sezonie. Czyli mówiąc prościej, zabrał mu całą kasę, którą do tej pory wygrał. Amerykańska firma, działająca w kraju, w którym jedną z najważniejszych wartości jest demokracja i wolność słowa, to akurat bzdura, bo za wolność słowa można stracić pracę lub gorzej, szczególnie jak nadepniesz na odcisk bojownikom politycznej poprawności. Ale wracając, ta firma ucisza gracza i narzuca na niego kary za walkę o wolność dla swojego kraju. Blizzard powołał się na jeden z przepisów. W skrócie, jeśli swoim działaniem zaszkodzisz wizerunkowi Blizzarda lub urazisz jakąś grupę albo jej część, to tak jak wspominałem wcześniej, czyszczą ci konto do zera i mogą nałożyć na ciebie dodatkowe kary. Pamiętam jeszcze rok temu Diablo Immortal. To gra, o którą nie prosił nikt w Stanach ani w Europie, ale to produkt na rynek azjatycki, który bardzo dobrze będzie się sprzedawał. Tego również oczekują inwestorzy. Stałego wzrostu. I skoro fani nie są wystarczająco zaangażowani w nowe i tańsze i gorsze produkty, to trzeba poszerzyć grono odbiorców. W końcu zrobię odcinek, dlaczego wydawcy nie lubią fanów i pewnie wspomnę o tym przykładzie, ale idźmy dalej. Blizzard oczywiście chroni swoje interesy. Jeśli ich gra wykorzystywana jest do szerzenia poglądów sprzecznych z polityką Chin, wiadomo, że szybko wylecą z rynku. Czym zatem są wartości, w jakimś obcym miejscu, skoro świeży pachnący dolar jest w zasięgu ręki. Who are we to pass up on this unique opportunity to separate you from your money
To, że od ponad 10 lat Blizzard współpracuje z NetEase, wszyscy wiedzą, ale jak dobrze zauważył PC Gamer, chińska firma Tencent ma w Activision Blizzard swoje udziały. W 2007 roku Activision zostało przejęte przez Vivendi, aby połączyć się z Blizzardem. W 2012 roku Activision Blizzard wykupiło się od Vivendi, odzyskując niezależność. Szkopuł polega na tym, że do transakcji włączyło się Tencent, zyskując 5% udziałów, za które zapłacili bliżej nieokreśloną kwotę. Tych 5% warte jest prawie 3 miliardy dolarów, więc mówimy tutaj o naprawdę olbrzymich pieniądzach. Listę firm z branży, które w jakimś stopniu należą do Chin, opublikował PC Gamer i wykonał naprawdę niezłą robotę. Link do tego artykułu, a także do wszystkich pozostałych wrzucam w opisie tego filmu. Działanie Blizzarda komentują już nie tylko gamingowe media. Zdaje się, że Activision Blizzard nie cofnie się przed niczym, by zapełnić kieszenie swoich inwestorów. I to jeden ze straszniejszych komunikatów płynących z tej historii. I może Blizzard wpadł pod ostrzał opinii publicznej, ale tak naprawdę takie 2K, o którym było ostatnio głośno, wcale nie postąpiłoby inaczej. To ten moment, kiedy korporacje gamingowe zaczynają zachowywać się jako organizacje przestępcze. Albo polityczne, wiesz, czasem jedno i drugie to samo. Przed budynkiem Blizzardu widnieje taki pomnik. W kole na płytkach wypisane są różne wartości. Ironicznie jednym z nich jest Every Voice Matters, czyli każdy głos ma znaczenie. Pracownicy Blizzarda zakryli te wartości kartkami na znak protestu. Decyzja o uciszeniu Blitzchunga zapadła na najwyższych stołkach. Dodatkowo pracę stracili dwaj hości prowadzący streama z obietnicą, że już nigdy nie poprowadzą żadnego takiego eventu. Wiedzieli dobrze, co gracz ma do powiedzenia i mu na to pozwolili. Blizzard jest też firmą, która lubi wskazać slepek pikseli, mówiąc o jego preferencjach seksualnych. Chętnie podlizują się aktywistom, ale prawa człowieka nie, kto by się tym przejmował? Na Twitterze popularny staje się hashtag bojkot Blizzard. Ludzie masowo wrzucają zdjęcia odinstalowanego launchera i zakończonej subskrypcji. To jest podobna sytuacja jak w przypadku Submato. Pierwszego dnia na linii będzie życie jednego człowieka, na kolejnej znajdzie się ich już dużo więcej. I jeśli nie nauczymy się mówić stop już teraz, za którymś razem nie będzie już nikogo, kto jeszcze będzie w stanie coś z tym zrobić. U mnie Blizzarda nie ma już od ich zapowiedzi mobilnego Diablo. Zamierzałem czekać na Diablo 4, ale po tym, co się teraz dzieje, myślę, że jako konsument całkowicie zakończę przygodę z Activision Blizzard. I tym większego nabieram szacunku do tych deweloperów, którzy wielkim firmom i wielkiej szybkiej kasie umieli powiedzieć nie. Nawet gdy Epic nie skończy ze swoją agresywną polityką, możemy liczyć, że na Steamie czy Gogu nie zabraknie naprawdę dobrych, stworzonych z myślą o graczu tytułów. Yes! Oh my god! How do they make this more and more epic every time? No dobra, może nie wszystkie są takie innowacyjne, ale przynajmniej każdy znajdzie coś dla siebie. Na Kickstarterze pojawiła się kampania finansująca drugą część Everspace, kosmicznego looter-shootera. Developer wyraźnie zaznaczył, że nie planuje iść do Epic. Co więcej, launch przede wszystkim będzie skupiał na Steamie. PC Gamer to podłapał, komentując, że początkowe wypuszczenie gry na platformie Valve jest ekskluzywem, tylko że na innej platformie. I tutaj pewnie bym im przyznał rację, ale przypuszczam, że to kwestia wygody, aby spokojnie przetestować wersje beta i alfa, które mają być dostępne w 2020 roku. I szczerze mówiąc wątpię, aby epicki kiosk mógł to ogarnąć bez stwarzania problemów graczom i deweloperom. A dodatkowo wątpię, żeby Gaben zaczął nagle płacić za ekskluzywną obecność gier na Steamie. Dla mnie nie jest ważne, aby gra była na platformie Valve. Liczy się stosunek do graczy, zachowanie się fair i pozwolenie, żeby każdy sam wybrał sobie, gdzie chce trzymać swoje gry. Jeśli takie podejście cię nie przekonuje, to powiem tak. Każdemu najwygodniej trzyma się ręce we własnych kieszeniach. Tim Sweeney próbuje złapać cię za rękę i wsadzić ją sobie we własne spodnie. I gwarantuję ci, że cukierków tam nie znajdziesz. Everspace 2 wygląda wizualnie bardzo atrakcyjnie. Twórcy kuszą ciekawą historią, tonami lutu, wieloma rodzajami statków i otwartym światem. Ma tam się też znaleźć system frakcji, handel, a także fabuła na ponad 20 godzin. Jeśli zastanawiasz się nad wsparciem tego dewelopera, to jedynka jest aktualnie na Steamie i możesz ją wyrwać w promocji za 20 zł. Na szczęście lista nieekskluzywnych deweloperów jest dłuższa. Savior to kolejna gra, która nie pójdzie na deal z Epic. Deweloper zapowiedział to na Twitterze. Tytuł dość cicho wpełzł na Steama i gdyby nie Yongyea, prawdopodobnie nigdy bym o nim nie usłyszał. To przygodowy platformer. Savior, nie Yongyea. W ładnej pikselowej oprawie. Choć początkowo nie zrobił na mnie wrażenia, to sceny walki, mobilność i elementy parkurowe kupiły moje zainteresowanie. Prawdopodobnie dlatego, że włączył mi się nostalgiczny mod z pierwszego Prince'a w Persia i chętnie zobaczyłbym godnego następcę. Savior jest aktualnie na Kickstarterze i będzie tam do 10 października, czyli w sumie już niedługo. Aby dostać kopię DRM Free albo na Steama, wystarczy wesprzeć projekt 15 dolarami. Premiera planowana jest na 2021 rok, tak więc trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. I to by było na tyle. Police Story zostawię sobie na inny odcinek i może uda mi się w końcu nagrać taki, po którym nie będziemy musieli od razu lecieć na chemię. Dzięki za oglądanie, mówił Shifter z Ogrysków. Nie wiem czy wiesz, ale wciskanie przycisku subskrybuj i łapkę w górę łagodzi charakter przyszłej lub obecnej teściowej. Kliknij i nie ryzykuj, może nie tylko będzie milsza, ale i ładniejsza. Jeśli ci się nie podobało, to szkoda, stracisz szansę na milszą teściową. I pamiętaj, mówmy głośno jak chcemy, żeby wyglądał świat, wtedy inni pomogą nam go zmieniać. And that is game WPI with
the win. The winners deserved to be celebrated. They played great. WPI really coming through, and it was a little drawn out there by American. Really made.